Cześć! Wielkimi krokami zbliżają się święta Bożego Narodzenia, a jak Boże Narodzenie, to także prezenty. Ja dzisiaj właśnie o prezentach chciałem powiedzieć, a konkretnie o grach, które sam chętnie znalazłbym pod choinką. Oczywiście chętnie znalazłbym je pod choinką, gdybym w nie wcześniej nie grał, bo dzisiaj będę mówił o tytułach, które sam ograłem i sam polecam. I będziemy dzisiaj konkretnie mówić o grach na konsole PlayStation, jak zresztą zauważyliście. I to nie będą gry po prostu na PlayStation 4 albo po prostu na PlayStation 5 i stanie się tak z kilku powodów. Po pierwsze, jeżeli macie konsolę PlayStation 5, to powinniście doskonale wiedzieć, że ona ma wsteczną kompatybilność z PlayStation 4, czyli uruchomicie na niej zdecydowaną większość gier z PlayStation 4, a na pewno wszystkie tytuły, o których powiemy dzisiaj. I teraz może Wam się wydawać, że będziemy dzisiaj mówić tylko o tytułach starszych, ale to nieprawda, bo będziemy także poruszać tematykę gier najnowszych, które wyszły zarówno na PlayStation 4 oraz na PlayStation 5. I powiem Wam jeszcze więcej, jeżeli kupicie któryś z tych nowych tytułów na PlayStation 4 i za jakiś czas kupicie sobie konsolę PlayStation 5, to te tytuły zostaną za darmo zupgrade'owane do lepszych wersji graficznych, wykorzystujących wszystkie niuanse znajdujące się w PlayStation 5. Możecie też zastanawiać się, dlaczego będziemy mówić dzisiaj konkretnie o grach na PlayStation. Po pierwsze, PlayStation jest partnerem tego odcinka. Poza tym będziemy tutaj mówić o grach na PlayStation, ponieważ to właśnie tytuły na te konsole były zdecydowanie najlepsze. Zresztą doskonale powinniście wiedzieć, że PlayStation 4 wygrało poprzednią generację konsol właśnie dzięki tytułom ekskluzywnym. Sony miało bardzo fajną strategię, a mianowicie robimy tak dużo dobrych gier, ile się da i wypuszczamy je tylko na PlayStation 4. No i gracze, jeżeli w ogóle chcieli pograć w te tytuły, albo chociaż pograć w nie na premierę, to musieli kupić PlayStation 4. Nie bez znaczenia jest też fakt, że to właśnie konsole PlayStation są najpopularniejsze w naszym kraju, więc zdecydowana większość z Was będzie zainteresowana właśnie tytułami na tę platformę. No i pierwszym tytułem, o którym będę mówić, będzie właśnie świeżynka, czyli Marvel's Spider-Man Miles Morales. To jest tytuł, który w sumie niedawno ukończyłem i to ukończyłem go na 100%. I muszę Wam powiedzieć, że ta gra bardzo, ale to bardzo mnie wciągnęła. W najnowszej przygodzie rozgrywającej się w uniwersum Marvel Spider-Man nastoletni Miles Morales stara się przyzwyczaić do nowego otoczenia, jednocześnie idąc w ślady swojego mentora, Petera Parkera, i stawiając pierwsze kroki w roli Spider-Mana. Kiedy na życiu mieszkańców jego nowej dzielnicy kładzie się cieniem brutalna walka o władzę, młody bohater zdaje sobie sprawę, że z wielką mocą musi się też wiązać wielka odpowiedzialność. Aby ocalić marvelowski Nowy Jork, Miles będzie musiał znaleźć swój własny sposób na bycie Spider-Manem. Właśnie w tej grze Miles Morales odkrywa spektakularne moce, które odróżniają go od jego mentora, Petera Parkera, opanowuje wyjątkowe bioelektryczne ataki jadem bohatera oraz moc ukrywania się. Nie zabrakło tutaj także widowiskowej akrobatyki na sieciach, gadżetów oraz różnorodnych umiejętności. I ten tytuł naprawdę bardzo mi się podobał, tak jak wspomniałem przed chwilą, ja go ukończyłem na 100%, uporałem się w nim w dosłownie kilka dni, bo nie mogłem oderwać się od konsoli. Te walki były naprawdę fenomenalne i bardzo spodobały mi się też te specjalne moce Milesa Moralesa, czyli ataki jadem oraz niewidzialność, bo one zupełnie zmieniają rozgrywkę i sprawiają, że mamy tutaj do czynienia z zupełnie nowym Spider-Manem. No i spodobał mi się też ten taki świąteczny, zimowy Nowy Jork, bo akcja gry odbywa się właśnie w okolicach świąt Bożego Narodzenia, więc to jest dodatkowa okazja, żeby wczuć się w ten klimat. Teraz czas na kolejną nowość, która jest bardziej familijna, ponieważ Sackboy Wielka Przygoda to jest taki tytuł, w który ja uwielbiam grać ze swoją narzeczoną. I tutaj głównym bohaterem jest właśnie Sackboy, którego powinniście znać z gier Little Big Planet. Ale nie myślcie, że macie tutaj do czynienia z właśnie takim Little Big Planet, bo to jest zupełnie inna gra. Tutaj mamy do czynienia z piękną, kolorową, cudowną platformówką, w którą po prostu naprawdę chce się grać. To jest genialny tytuł, przy którym też bawiłem się fenomenalnie. Więc jeżeli nie chcecie grać sami, tylko chcecie bardziej pograć z narzeczoną, żoną, dziećmi, no to jest właśnie taki tytuł, którym powinniście się zainteresować. No jeżeli kupicie tę grę albo w edycji zwykłej, albo w edycji specjalnej, gdzie jest dodany taki pluszak przebranego Sackboya, to macie już z głowy prezent zarówno dla swojego dziecka, no i też trochę dla siebie.
Pamiętajmy, że ten tytuł też powstał z myślą o PlayStation 4 oraz o PlayStation 5. Więc jeżeli weźmiemy tę grę i uruchomimy ją na PlayStation 5, to mimo, że tu jest napisane PS4, to dostaniemy darmowy upgrade. I tam będziemy mieli lepszą grafikę, będziemy mieli też krótsze czasy wczytywania oraz wykorzystanie wszystkich możliwości tego nowoczesnego kontrolera DualSense. Na przykład jeżeli będziemy iść po jakimś podłożu, to dzięki temu nowemu kontrolerowi będziemy to naprawdę czuć. I to były takie zupełne nowości, o których chciałem powiedzieć, ale z trochę starszych gier, ale w sumie nie tak starych, bo ten tytuł wyszedł w tym roku. Bardzo spodobał mi się Ghost of Tsushima, który ogrywam zresztą teraz na swoim PlayStation 5, bo ten tytuł został przygotowany też z myślą na PlayStation 4, ale na PlayStation 5 jest na przykład płynniejszy, bo działa w 60 klatkach na sekundę. I to jest gra, w której akcja dzieje się w XIII wieku, kiedy Mongołowie najeżdżają Japonię. No i właśnie przed najechaniem na Japonię muszą najpierw zdobyć wyspę Tsushima. No i wcielamy się tutaj w rolę takiego samotnego samuraja, który sam walczy z tą hordą wrogów i musi ocalić swoją ojczyznę. I tak naprawdę ten tytuł mi się podoba ze względu na system walki, ze względu na historię, ze względu na grafikę, bo kiedy patrzymy na te krajobrazy, na wszystko, to naprawdę czujemy się autentycznie jak w Japonii, no tylko trochę podkręconej, no bo to przecież gra komputerowa, ale to jest prześliczne. Naprawdę polecam, to jest nie tylko świetna gra, ale też wizualna uczta dla oczu. Your whole life you've been searching. And the elders, they've been holding you back. Część z Was może narzekać, że to są przecież nowe gry, drogie gry, a gdzie coś dla osób, które mają trochę mniej zasobny portfel i chcą kupić coś tańszego. No i właśnie tutaj przychodzi seria PlayStation Hits. Ja sam kupuję często gry z tej serii, jeżeli chcę nadrobić jakieś tytuły. No i jakiś czas temu, parę miesięcy temu kupiłem Horizon Zero Dawn. I muszę Wam przyznać, że to jest tytuł, przy którym bawiłem się fenomenalnie. Bo mamy tutaj taki świat postapokaliptyczny, w którym maszyny przejęły władzę nad światem, a ludzie żyją w plemieniach i tak dalej, ale cały czas gdzieś tam w tle pozostają resztki technologii. Poza tym polują cały czas na te maszyny, które są bardzo podobne do zwierząt. Ja wiem, że kiedy to opowiadam, to wydaje się dziwne, ale tego naprawdę trzeba spróbować. Bardzo mi się to podoba. No i warto tej grze dać szansę, na przykład jeżeli graliście wcześniej w Wiedźmina 3, bo mimo, że to jest zupełnie inna gra, no to ja kiedy skończyłem Wiedźmina 3 i nie wiedziałem, co robić ze swoim życiem, no to właśnie ten tytuł przyszedł mi z pomocą. No i warto dać mu szansę, dlatego że jest w tej serii PlayStation Hits, czyli kosztuje zaledwie kilkadziesiąt złotych. Where must we go? To a realm beyond your own. Ostatni z pięciu pewniaków, o których chcę dzisiaj mówić, to jest God of War. I to jest ten God of War z 2018 roku, najnowszy. No i on też jest w tej serii PlayStation Hits, więc można go kupić za kilkadziesiąt złotych. I to jest tytuł też fenomenalny, bo tutaj mamy tak naprawdę piękny, mroczny świat. Wcielamy się w Kratosa, który mógł żyć jako Bóg, a zdecydował się na życie człowieka. No i do tego mamy tutaj też przedstawioną jego relację z synem, więc to jest naprawdę nie tylko bardzo dobra gra, ale tak po prostu piękna opowieść. I to jest też tytuł, który polecam absolutnie każdemu. I nie tylko ja się w niego zagrałem, bo to na przykład w naszej redakcji był absolutny hit i chyba każdy, kto miał PlayStation, przeszedł tę grę. Find your way home. I tutaj chciałbym powiedzieć jeszcze trochę więcej o tej serii PlayStation Hits, bo to nie jest tak, że w niej są tylko te dwa tytuły, które wymieniłem. Tam są praktycznie wszystkie klasyki z PlayStation 4, więc jeżeli przejrzycie ofertę PlayStation Hits, to na pewno znajdziecie coś dla siebie. Tam są takie tytuły jak Ratchet & Clank, jest Detroit Become Human, jest The Last of Us pierwszy, oczywiście zremasterowany. No tych tytułów jest naprawdę mnóstwo, nie chcę tutaj wszystkich wymieniać i one są naprawdę dostępne w przystępnej, bardzo niskiej cenie, więc warto się nad nimi zastanowić. I kiedy kupujemy grę z tej serii, to tak naprawdę mamy do czynienia z pewniakiem, bo to są tak naprawdę tytuły, które napędzały sprzedaż konsoli, które same sprzedawały się świetnie, no a teraz ze względu na to, że już nie są najnowsze, to tak po prostu potaniały. Ale to nadal świetne gry. Jeżeli chcesz zadbać, żeby twoi bliscy mieli dostęp do wielu gier przez cały rok, to warto kupić abonament PlayStation Plus. Obecnie roczny abonament PlayStation Plus jest w cenie 240 zł, ale na przestrzeni roku często zdarzają się wyprzedaże.
sprzedaży, ale i bez tego to dobra oferta, jak na to, co usługa oferuje. PlayStation Plus daje możliwość pobierania co najmniej 2 gier co miesiąc, grania online w wybrane tytuły, takie jak m.in. FIFA czy GTA, a także dodatkowe zniżki w PlayStation Store. Na posiadaczy konsol PlayStation 5 czeka także kolekcja PlayStation Plus, czyli 20 gier, które zdefiniowało poprzednią generację. Na przykład Uncharted Kres Złodzieja czy The Last of Us Remastered. Dlatego taki abonament PlayStation Plus to z pewnością doskonały prezent na święta. Pamiętajcie, że gry to świetny prezent nie tylko dlatego, że zapewniają doskonałą zabawę, ale też dlatego, że można kupić je na ostatni moment, bo jestem przekonany, że część z Was ogląda ten film 23 albo 24 grudnia i się zastanawia: Jezu, co ja mam kupić swojej drugiej połówce, dziecku, mężowi czy komuś bliskiemu generalnie. I pamiętajcie, że przecież nie musicie kupować takich fizycznych wersji gier, możecie kupić też wersję cyfrową i po prostu sprezentować ją w ten sposób. Powiecie potem, że Wam zależy na ekologii i nie chcieliście korzystać z plastikowego pudełka i dlatego wybraliście wersję cyfrową, a ten ktoś nigdy się nie dowie, że po prostu robiliście zakupy na ostatnią chwilę. I tak naprawdę to było wszystko, co miałem do powiedzenia w dzisiejszym odcinku. Teraz standardowo proszę Was o przejście do komentarzy, które są do Waszej dyspozycji i napiszcie tam, czy moja lista gier Wam się podoba. Może tak, może nie. I napiszcie, w co chcielibyście pograć na PlayStation lub jakie gry na PlayStation chcielibyście znaleźć pod choinką. Do zobaczenia i wesołych świąt!